Justyna Drozd, dzień dobry. Zaczynamy program Kętrzyn Dzień po Dniu. Sprawdźmy, co dziś. Ostatnia szansa Kingi. Pomóż spełnić jej marzenie. Muzyczne wakacje na 100%. Uroczystości odpustowe w Świętej Lipce. Kinga Kołakowska jest coraz bliżej wymarzonej operacji, dzięki której będzie mogła stanąć na własne nogi i zacząć normalne życie. Wierzymy, że z pomocą Państwa uda się spełnić jej marzenie. Kinga jest młodą i ambitną dziewczyną z Kętrzyna. Od urodzenia jednak choruje na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Przeszła przez wiele trudnych operacji, a jej codzienność to nieustająca walka z bólem. Mimo swojej niepełnosprawności udowadnia, że ma dużo pomysłów na siebie. Marzy, by pójść na studia, a w niedalekiej przyszłości usamodzielnić się i założyć rodzinę. Przed nią jednak najtrudniejszy moment w walce o sprawność i życie bez bólu. Kinga potrzebuje pilnie operacji kości udowych, którą odbędzie we wrześniu w warszawskiej klinice. Wierzę w to, że będzie dobrze, bo nawet rozmawiając na konsultacji lekarskiej z doktorem, który będzie obecny przy operacji, powiedział, że z taką właśnie determinacją jak ja, to pani rehabilitantka i wszyscy wokoło w klinice stawiali takich ludzi na nogi. Po prostu z wózka schodzili i na swoich nogach kroczyli. Więc do mnie powiedział, że ja mam bardzo dużą szansę i dlatego jeszcze po tych słowach od doktora, tak, bo on się na tym zna, mnie to bardziej podbudowało i dlatego muszę walczyć, nie mogę tego przerwać. Do najważniejszej operacji Kingi zostało dosłownie kilka dni, a żeby mogła się odbyć, należy zebrać do 17 sierpnia jeszcze około 90 tysięcy złotych. Jesteśmy coraz bliżej uzbierania tej kwoty. No, moje wrażenia są naprawdę z dnia na dzień coraz bardziej pozytywne, że zabieg się po prostu odbędzie, że we wrześniu pojadę do kliniki w Warszawie. Jeśli Kinga nie przejdzie tej operacji, dotychczasowe leczenie i rehabilitacja pójdą na marne, a co gorsze, jej życie ograniczy się do leżenia w łóżku. Jest też taka obawa, że no niestety czeka mnie bardzo długa droga do wyzdrowienia, bo pierwsze 6 tygodni, w sumie później ciężka rehabilitacja, na pewno to mnie będzie dużo kosztowało siły fizycznej, ale i psychicznej. Ale Kinga wie, że z pomocą wielu życzliwych ludzi wszystko skończy się pomyślnie. Chcę im teraz z tego miejsca, w tym momencie bardzo serdecznie podziękować za okazane mi wsparcie. Wsparcie, swój czas, że naprawdę jesteśmy w sumie wszyscy razem zjednoczeni, że nie zostałam odtrącona jako mieszkanka Kętrzyna i osoba niepełnosprawna, tak? To już naprawdę ostatnia chwila, by pomóc i zawalczyć o jej życie. Wygrajmy z czasem i spełnijmy marzenie Kingi o powrocie do sprawności i spokojnym życiu bez bólu. Zbiórka oraz wszelkie informacje dostępne są na portalu siepomaga.pl. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i wierzę, że będzie wszystko dobrze. A już 20 sierpnia zapraszamy Państwa na kolejne charytatywne wydarzenie Mundurowi dla Kingi. Oprócz atrakcji będzie prowadzona licytacja, w której do zdobycia będą cenne przedmioty. Pełne wrażeń i kreatywnej zabawy wakacje mieli podopieczni Stowarzyszenia 100. W przystani odbyli integracyjne warsztaty artystyczne. Sprawdźmy, co się działo. Wakacje to idealny czas na wypoczynek, ale co ważniejsze, letni klimat sprzyja kreatywnej zabawie. Dlatego podopieczni Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich rodzin 100 postanowili wybrać się na wakacje do kętrzyńskiej przystani.
To są warsztaty integracyjne przede wszystkim. Te warsztaty noszą nazwę Artystyczna Przystań. Jesteśmy w ośrodku kętrzyńskim, Kętrzyńska Przystań, i wymyśliliśmy sobie tę nazwę do tego, żeby realizować różne zadania z dziećmi. To kolejny tego typu wyjazd organizowany przez stowarzyszenie. W programie są zajęcia literackie, plastyczne, sportowe oraz muzyczne. Fajne, to są po prostu fajne rzeczy robione i nam się to podoba. I już sama nazwa stowarzyszenia wskazuje, że podopieczni mają 100 pomysłów i sposobów na doskonałą zabawę. Bo 100% to jest 100% zaangażowania, 100% aktywności, 100% wszystkich możliwości. I my się staramy te 100% wkładać w każdą pracę, którą wykonujemy z dziećmi. Koordynatorki projektu zgodnie podkreślają, że mimo pracy czują się jak na wakacjach, bo i tutaj mogą odpocząć. Na co dzień jesteśmy nauczycielkami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie i teraz są wakacje i no w zasadzie jest to dla nas czas wolny. Ale my podczas tych wakacji pracujemy i ta praca, mimo tego, że jest to, wymaga od nas dużego zaangażowania i zorganizowania takiego całościowego tych warsztatów, daje nam ogromne poczucie satysfakcji. Uczestnicy warsztatów na zajęciach plastycznych mogli własnoręcznie przygotować pamiątki. To jest taka przewieszka na takie rzeczy, żebyśmy mogli sobie je powiesić. A powiedz, a z czego jest to wykonane? To jest wykonane z gliny. Nie było łatwo zrobić, ale ja się nie poddaję. Bo czasem wystarczy kilka drobnych rzeczy, by powstały arcydzieła. Dobry pomysł. Oczywiście, że tak, dzieci mają frajdę, bo to jest i rehabilitacja, o na przykład jak takie glutki mamy, także no i dzieci się cieszą z tego wszystkiego. Co roku przywozimy takie prezenty sobie do domu. A teraz mogą je przekazać najbliższym. To jest moja praca, zrobiłem ją dla mojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam. A powiedz, jak wykonałeś taką pracę? Co trzeba było zrobić, czego trzeba było użyć? Było no trochę pracy przy tym. Bo włożyłem dużo serca, no, z myślą o mojej mamie oczywiście. I z tym miejscem związane, że są ryby i no, serduszka, jak to widać. Niejednokrotnie każda z tych starannie przygotowanych pamiątek to dla nich praca nad samym sobą i własnymi słabościami. Są tutaj dzieci, które mają różne niepełnosprawności. Dzieci, które nie mówią, dzieci, które mają problemy emocjonalne, dzieci, które mają problemy z komunikowaniem swoich potrzeb. I kiedy widzimy, że potrafią wykonać prace kolorowe, takie, które płyną z głębi serca i z głębi duszy, to bardzo nas to cieszy. Ponadto Stowarzyszenie 100 od kilku lat prowadzi zespół Malowani Tęczą. Panie, z którymi pracujemy, nasi członkowie Stowarzyszenia 100 są bardzo kreatywni, są bardzo twórczy, potrafią zaangażować do pracy, do działania i dzieci, i osoby dorosłe, niepełnosprawne. Także bardzo się z tego cieszę. Są bardzo wspaniałe te panie. Bardzo sympatyczne, bardzo pomagające w naszych przygotowaniach, które nagrywam te piosenki i malujemy. Prawo kochać i kochanym być, nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. Nawet tutaj stworzyli swoje mini studio nagrań. Na koncie zespołu jest już kilka indywidualnych utworów i płyt, a teksty do nich w dużej mierze układają sami podopieczni. W kolejce czekają kompozycje ludowe. Razem siadamy i wymyślamy różne słowa. Są o naszym mieście, mamy kolędy swoje. To właśnie ich postępy cieszą koordynatorki najbardziej. Ja kocham muzykę i cieszę się, że oni kochają muzykę. Trochę jest tremy, ale to jest przyjemne. Czują i śpiewają pięknie i to jest, ja się wtedy cieszę. A już niejedna melodia zachęciła rodziców do wspólnego śpiewania. Tu jest taka atmosfera miła, że po prostu samo serce się rwie, jak to można tak powiedzieć. I muzyka sama płynie z naszych ust. Bo w końcu uczą się od najlepszych. Tak, dzieci kochają muzykę, pięknie śpiewają, ale my jako rodzice też aktywnie uczestniczymy i też po prostu śpiewamy. I się uczymy od naszych dzieci. Takich wakacji można więc tylko pozazdrościć. A na koniec widzów telewizji KTK podopieczni Stowarzyszenia 100 pozdrawiają muzycznym akcentem. Mam prawo kochać i kochanym być, nie można mnie krzywdzić.
najbliższy czwartek, 15 sierpnia w Świętej Lipce odbędą się uroczystości odpustowe wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Więcej o tym opowie i zaprosi ojciec Aleksander Jacyniak. Przed nami kolejne uroczystości sierpniowe, które odbędą się w Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Bazylice, która jest jednym z pomników historii. Już w środę, 14 sierpnia, tradycyjnie odbędzie się Dzień Chorych. O godzinie 11.30 zgromadzimy się na mszy świętej różańcowej, a o godzinie 12 na mszy świętej, podczas której osoby starsze i chore będą mogły przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Sama uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpocznie się od apelu maryjnego o godzinie 21 w środę 14 sierpnia i tej modlitwie będzie przewodniczył przełożony naszej prowincji zakonnej jezuitów ojciec Tomasz Ortman. Po nim będzie całonocne czuwanie ubogacone mszą świętą o północy. Główna uroczystość odpustowa odbędzie się w czwartek, 15 sierpnia o godzinie 11 na placu przed Bazyliką, a więc wszyscy na pewno znajdą miejsce. Będzie jej przewodniczył emerytowany biskup diecezji drohiczyńskiej, ksiądz biskup Andrzej Pacyfik Dydycz, który wygłosi także homilię, kazanie podczas tej mszy świętej. Unikalnym elementem tej mszy świętej będzie wniesienie w procesji z darami relikwiarzy z relikwiami czterech ewangelistów. Te relikwiarze otrzymaliśmy z kurii generalnej naszego zakonu jezuitów w Rzymie. I od tego momentu prawdopodobnie nasza świątynia będzie jedyną świątynią w Polsce, w której będą obecni ci cztery ewangeliści w znaku swoich relikwii cząstkowych. Wystawą fotograficzną zakończył się projekt realizowany przy współpracy powiatu kętrzyńskiego oraz regionu Soleczniki na Litwie. W Powiatowym Domu Kultury w Kętrzynie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej przygotowanej przez młodzież z rejonu Soleczniki na Litwie oraz powiatu kętrzyńskiego. One wszystkie są atrakcyjne, tak gdyby trzeba było wybrać któreś, które jest najpiękniejsze, pewnie byłby kłopot. Na tych zdjęciach widzimy Reszel, widzimy Świętą Lipkę, Gierłosz, czyli te wszystkie miejsca, z których słynie powiat kętrzyński. Zdjęcia są efektem i zarazem podsumowaniem projektu Odkrywamy piękno powiatu kętrzyńskiego, legendarny zakątek Warmii i Mazur. W ramach niego przez kilka dni młodzież z Kętrzyna i Solecznik poznawała bogatą i najciekawszą przeszłość tych terenów. Finalizujemy dzisiaj projekt, dzięki któremu uczestnicy odkryli piękno powiatu kętrzyńskiego, ale w takim kontekście jego legend, historii i tych fotografii, które tutaj widzimy. Dodatkowo motywem przewodnim były poznane wcześniej przez uczestników legendy powiatu. I choć na realizację projektu nie było za wiele czasu, to jednak początkujący fotografowie podeszli do tematu artystycznie. Byłem zaskoczony, bo przyznam szczerze, mieli jeden aparat i tak myślałem sobie w duchu, czy dadzą sobie radę, ale dali sobie radę, bo zdjęcia naprawdę są jakościowe. Fotograficznym okiem młodzież szczególnie kreatywnie spojrzała na perłę powiatu, czyli na sanktuarium w Świętej Lipce. Na pewno niektóre z nich są jakoś nowatorskie, chociaż znaleźć tutaj już jakieś absolutne nowum, gdy chodzi o sposób ujęcia Świętej Lipki, jest już niezwykle ciężko, z tego względu, że tak często jest ten obiekt fotografowany. Starosta Michał Kochanowski ocenia pozytywnie efekty projektu i chciałby, aby był kontynuowany. Tego typu przedsięwzięcia, mam nadzieję, również będą się przyczyniać do tego, żeby powiat kętrzyński jeszcze był bardziej atrakcyjny dla turystów z Polski, z zagranicy. Pewnie niedosyt jest, ale tak jak pan starosta powiedział, że to nie jest koniec, że to będzie ciąg dalszy niejako, bo sama idea, sam projekt był naprawdę strzałem w dziesiątkę. Wystawę można obejrzeć do końca sierpnia, a jej drugie otwarcie odbędzie się już 14 sierpnia w Solecznikach. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu WM dla WM – Wsparcie Współpracy Międzynarodowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku. Więcej informacji na temat działalności Starostwa Powiatowego w kolejnym wydaniu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego. Premiera dziś, tuż po wydaniu Kętrzyn Dzień po Dniu.
Kętrzyńskim Centrum Kultury zakończyła się zbiórka na rzecz niewidomych rodziców Tomka Chorzelewskiego. Specjalne podziękowanie przygotował dla Państwa prezes Fundacji Dzieci Dzieciom. Mili Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Słychać w tle otwarcie oficjalne dzisiejszego wydarzenia. Jestem tutaj z Państwem, aby, tak jak powiedziałem, jeszcze raz oficjalnie podziękować za wsparcie Tomka Chorzelewskiego, ponieważ jak Państwo już słyszeli poprzez telewizję, od ostatnich kilku tygodni prowadziliśmy zbiórkę publiczną na rzecz powrotu do zdrowia Tomka rodziców. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować jako prezes Fundacji Dzieci Dzieciom za wszystko, co Państwo zrobili, za każdą złotówkę, za każdy grosik, który przyczynił się do tego, aby rodzice wrócili do zdrowia. Będę z kolejną informacją już za chwilę. W telewizji jesteśmy umówieni na kolejną relację, a dziś jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo właśnie zaczyna się występ. Jestem przekonany, że Państwo będą słyszeli dzisiaj z okien te wszystkie fantastyczne rytmy, które będą nam towarzyszyły. Dziękuję serdecznie. Choć zbiórka na rzecz rodziców Tomka Chorzelewskiego zakończyła się już w Kętrzyńskim Centrum Kultury, nadal można ich wspierać za pomocą konta Fundacji Dzieci Dzieciom. Tomek Chorzel-Chorzelewski to uznany tancerz breakdance. Choć pochodzi z Rynu, jest silnie związany z Kętrzynem, gdzie rozwija skrzydła pod okiem Stowarzyszenia Hip-Hop Mazury. B-boy Chorzel dzięki determinacji i stałym treningom zawojował niejedną scenę taneczną w Polsce i za granicą, zdobywając liczne sukcesy. Teraz ma jedno wyjątkowe marzenie. Pragnie, aby jego pasję i taniec zobaczyli rodzice, którzy od kilku lat są niewidomi. Nadzieja na odzyskanie wzroku budzi się wraz z kosztowną operacją. Dlatego Tomek z pomocą Fundacji Dzieci Dzieciom rozpoczął zbiórkę na rzecz swoich rodziców. A na koniec muzyka. W miniony weekend na kętrzyńskiej scenie wystąpił Marcin Spener. Tak naprawdę nie dałem sobie czasu i nie próżnowałem, że tak powiem. Tylko szukałem odpowiednich ludzi, kompletowałem zespół i dochodziłem do momentu, w którym mógłbym stworzyć coś, co tak naprawdę... Płyta jest już na rynku, więc mogę odetchnąć i powiedzieć, że w końcu się udało. Kolejne informacje z miasta w najbliższym wydaniu telewizyjnego biuletynu informacyjnego miasta Kętrzyn. Premiera w piątek o godzinie 18. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.